wyprowadzać równowagę, bo zaraz jak pierdolę szklanką w ścianę, to będzie. Pierdolnie pani szklanką w ścianę? O kurczę, widzę agresja jakaś tutaj. Nie, żadna agresja, pani, tylko, bo ja nie mogę hotelu znaleźć, no. A ja mam do załatwienia sprawy tam i co, ja pojadę, będę na ulicy spała, ja się boję. No jak pani będzie? Boi się pani na ulicy spać? Musi pani inny hotel znaleźć. Nie, ja chcę u was. Czemu u nas? Ale nie ma u nas terminu. Ale no, zaraz pani powiem jaki. Dobra. Janek! Janek! Daj kalendarz! Ja nie wiem, czy ktoś robi żarty. Durniu, kurwa, daj kalendarz! Dawaj. Daj ten kalendarz, gnoju śmierdzący! Leżysz na tej dupie całe życie! Daj kalendarz! No. Do kiedy chce pani zostać? Ja tam muszę, wie pani, ja muszę odwiedzić Mariolę. Tak na 2 dni chyba. Proszę? Na 2 dni. Na 2 dni tylko? No, a na ile, kurwa? Na tydzień mam przyjeżdżać. No, jak się jedzie, to na tydzień. Nie, no na 2 dni pani zapisuj. Jasiu! Jasiu! Gówno, mówi się, słucham, słuchaj. I pani go dorzeczy 750 zł. No. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Proszę wiesz, chyba czekać. No, normalnie. Teraz mogę pani. Jasiu, ta pani chyba najebana. Jasiu, pakuj walizę. Jasiu! Tak? Jasiu, pakuj walizę, jutro jedziemy. Pakuj walizki, debilu, a nie oglądasz, kurwa, telewizor. Chcę 500 złotych, proszę pani. Za 2 doby. Kurwa, ja bym na Bahamy pojechała za tyle. Pani bez tego psa. Za darmo hepsa. Pies kosztuje 100 zł za dobę. No to chuj będzie płacił, ja za niego nie zapłacę. To dobrze. To my przyjedziemy. No niech pani zapisze. Tylko pies płaci za siebie. Niech pani Proszę, zaznaczy. imię i nazwisko. Janina Bąk. Już momencik. No. Proszę, numer kontaktowy. Mój, ten, z którego dzwonię. Ja nie widzę, z którego pani dzwoni. Nie wyświetlił się. Poproszę numer kontaktowy. On się wyświetla. On się wyświetla, bo mój Nie. Bartek. Nie. Bo mój Bartek, ja mu wysłałam sygnał i on miał. On się Ja wyświetla. rozumiem, ale nam się nie wyświetlił numer. Proszę o numer telefonu w celu dokonania rezerwacji. 1460. Nie, mniej, bo bez psa. Pies za siebie płaci. Pies nie jest w stanie za siebie zapłacić, tak? No to będziecie z nim już gadać, nie ze mną. Mam Słucham? ten. To już z nim będziecie gadać, nie ze mną. Ja mam A ten. my nie rozmawiamy z psem. O, tam dogada się pani. Jak się chce, to się da. Ja już daję numer. 662. 318. Tak o, pies płaci za siebie, ja płacę za siebie i za męża. Dobrze, czyli jeżeli pani zapłaci za psa, nie może pani wziąć tego psa, tak? Tak to wygląda. Nie, ja go biorę. On przychodzi do hotelu, on płaci. A jak pies ma zapłacić, proszę mi powiedzieć? No normalnie, przyniesie w pysku 200. Ciekawe. Chcę tutaj Trzymaj, uiścić trzymaj, opłatę. trzymaj ten telefon, kurwa, bo ja się nie dogadam. Trzymaj. Halo. Dzień dobry. A witam serdecznie. Witam. Tutaj pani mówi, że nie jest w stanie zapłacić za psa. A ile tam wyjdzie pieniędzy za to? Czy to jest dodatkowe 200 zł za psa? Dodatkowe 200 zł za psa, to ile wyjdzie razem?
To jest razem 1460. 1400, troszkę dużo pani kochana. My tak nie jesteśmy tacy, wie pani. No nie posiadamy tyle, ale bardzo nam zależy. Nie da rady jakoś tam, wie pani. Ja rozumiem. Tutaj z kierownikiem recepcji by trzeba było porozmawiać. Czy ma może pan adres mailowy w celu dostania potwierdzenia? Bo tak w sumie nie, tutaj pani my nie ma pani. My takich rzeczy nie posiadamy. To w takim razie tak. Jakim kierunkiem jest pani zainteresowana? Dzicz. To musi być dzicz. Dobrze, Polsce, wakacje na Kaszubach, polskie morze, a tu to jedynie kurwa to koty i psy. Zależy nam, żeby była ładna pogoda, bo panie, jest teraz taka pogoda, że się srać chce. Już było ładnie, spacery rozumiem. Było, wszystko, a dzisiaj jak ja wyszłam, tak mnie przewiało, że ja do teraz stopy kurwa grzeję w misce z gorącą wodą. Ale czy to starczy? Tak? Bo nie ukrywam, tak, że też chcemy mieć jakiś, wie pan, luksus, a nie, że ja będę spała, kurwa, jak na dworcu. No, w miejscu państwa są 8 dni. No, ale ostatni dzień to taki pic na wodę fotomontaż. To kurwa się wchodzi tylko na lotnisko i udaje. To jest 7 dni. No, trochę prawda. To tutaj, no oczywiście w zakładanej cenie tutaj taki państwo mają wylot wtedy w stosunku do nowych ludzi otwarcie. Bo ja byłam kiedyś w Turcji z mężem, my wyszliśmy na miasto, ja nie wiedziałam, kurwa, co się dzieje. Ja szłam po mieście, a wszyscy, hello, za darmo, kupuj, kurwa, tu, nie, ja nie tam... wiedziałam, którędy ja mam iść. Rozumiem. Wszyscy mnie wołali, kurwa, rozumiem. Na zakupy. Rozumiem, tam te bazary są. Bazary, a ja chciałam się przejść z pokoju, pooglądać, a tu z każdej strony. Ja myślałam, że kurwa mi na łeb coś leci. A, to sałatkę mamy taką za 15 zł. Warzywka i mięsko i sos. O, to mi się kurde podoba. O, potrafię. Jak pani chce, to pani potrafi polecić coś dobrego. To na mnie poproszę sałatkę. Sałateczkę, pani kochana, olej będę wcinała. Poproszę sałateczkę. Nie, pani, bo ja mam jeszcze ochotę na loda. I jakby pani mogła poprosić... A to lodów u nas nie ma i... Ale proszę, proszę mnie posłuchać. Jakby pani słucham, panią, słucham. Poprosić, jakby pani mogła... Kurde... Jakby pani mogła poprosić tego Fagasa, co będzie w Józkę Baba, żeby zajechał mi po Big Milka. Ale to pani musi na taksówkę zadzwonić. Śmietankowy, śmietanka. Dobrze, ale to pani musi na taksówkę zadzwonić, bo my tak nie dzwonimy. Taksówkarz musi nam zapłacić za tą sałatkę. On nie będzie płacił nic. No musi zapłacić mi za sałatkę, za darmo pani to nie przywiezie, ani ja pani nie zrobię. Ja zapłacę pani kochana. No to, tak, to niech pani zadzwoni na taksówkę, taksówkarz podjedzie, ja zrobię sałatkę. Pani... I powiem mu wtedy o tym śmietankowym pysznym lodzie. No co pani skończona jest? No pani kocham. No mówię serio, no... Tego, wie pani, ja nigdy na wakacjach nie byłam, chcę się wyszaleć trochę, kurwa. Całe życie w tym domu siedzę, przy garach. Nie, pani, tutaj poczekam, ja muszę się przemyśleć tam, bo ja mogę pani zaproponować we wrześniu kierunki bliższe, bo on... Ja kocham dzieci, jak ja bym mogła, to ja bym z tygrysem w jednej klatce zamieszkała. Przecież ja kocham dzieci. Kenia, zobaczmy, czy... Kurwa, Kenia, murzyny, wszystko. Ja lubię, jedziemy do Kenii. Już widelę, czy znajdę męża, murzyna. Jedziemy tam. No, ten mój już debil jest. No. Na nazwisko, proszę. Moje. Tak, proszę panią, pani. Bąk. Imię poproszę. Pani, ja Nina jestem. Witam panią. A pani jak ma? Edyta. Edytka, jak moja siostrzyczka. Pani Edytko, moja siostra też tak się nazywa. Edyta. Super. Edyta. Bardzo fajnie, tak. Ale ja,
Jojo, ty Jasiu, słyszysz? Panią też się Edyta nazywa. No, pani słucha. To ma pani mój mąż, ja to nie mam. Ja mogę podać jego. Bardzo proszę. Jak ty się nazywasz na mailu? Jasiek. No wstań tą dupą, powiedz mi, jak się na mailu nazywasz. Szybko. O kurwa, to se nazwę wziąłeś. I co, ja mam pani powiedzieć, jaką nazwę? Proszę pani, słyszy pani? Tak, oczywiście. Nie mamy maila. Nie ma maila, dobrze. Nie no, ale to ważne, bo to może, wie pani. Nie, to będzie wtedy bez potwierdzenia, tak? Dobra, to pisz pani. Tak. Gorący delfin. Tak? 1, 2, 3. Debilu, pani się kurwa z ciebie śmieje. Tak? Małpa. Mhm. Ale ci w łeb strzelę, kurwa, wstyd pojechać tam. Tak? Jak co dalej? Mów. Interio. Tak. .pl. Super. Czy parking będzie potrzebny? Nie, gdzie parking, kurwa? Jak ja pociągiem pani przyjadę. Dobrze. Nie podyktować. Jasiu! Nie śpię, kurwa. Słuchaj, pani chce numer od mój. Musisz mi poddać. No. No nie słyszysz, kurwa. Numer masz podać. Bo ci załatwiam nocleg, bo ty debilu nigdy nic sam nie załatwisz. Nic. Daj numer mój, kurwa, przeliterować. Czy mam, czy co? No. Masz, daj pani. Proszę pani, ja dam syna, co? Dobrze. O, no mnie denerwuje, ja się z nim nie dogadam. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, co proszę numer? Mój numer? Tak. A po co? Mamo, to pani mnie podrywa chyba. Trzymaj. Ja się wstydzę, masz. Halo, proszę pani, słyszy pan? Ja pani podam, bo to debil jest. Dyktuj. No. Jezu, podaj ten numer, bo pieniądze mi z konta lecą, pani czeka. Podaj ten numer normalnie jak człowiek. A nie pajacujesz. Całe życie debil. Masz powiedzieć pani. Ja z ciebie zrobię faceta. Masz załatwić sprawę jak facet. Masz. Trzymaj telefon, bo ci kurwa będę trzymała go ucha. Jak nie będziesz sam. Halo. Słucham, proszę numer. Co tam? Wszystko dobrze, czy mogę prosić numer? Mój? Tak. A kiedy będzie pani dzwoniła? Jutro rano koleżanka oddzwoni do pana. A o której, bo ja śpię, ja długo śpię. No to o której ma zadzwonić? A to do mnie? Tak. I co? No to jak pan się wyśpi, o której to będzie godzinie? Ale po co? Po co ona będzie dzwoniła do mnie? Żeby udzielić panu informacji na temat kosztów pobytu w naszym hotelu. Chuj wie, o co tu chodzi. Co ty mi dajesz za ludzi do telefonu? Co ty za ludzi dajesz? Proszę pani, ja dam mamę może. Jakieś informacje? Dobrze. Informacje? Co ty kurwa dajesz? Co ty dajesz? Z kim ty gadasz? No,
Halo? Dał ten Halo? Numer? Dał? Nie, nie podał. Ja pierdolę, pani, niech pani mi powie, co ja mam zrobić z takim głupkiem, no. No przecież... No niestety, ja pani nie powiem. No z domu go nie wyrzucę, bo on sobie nie poradzi, wie pani, jak to jest. Nie wiem, on nigdy w życiu, proszę pani, nie miał kolegi, nic. Z nim się dogadać, to nie wiem, chyba lepiej się dogadać, wie pani, z tym. Nie wiem, nawet nie wiem z kim, no. Z lekarzem łatwiej się dogadać niż z nim. Powie mi pani, ile to wyjdzie za te dwie doby, bo ja już się pogubiłam. I tu jest taki ksiądz Paweł jeden. I wie pani, on mi podpierdolił psa. Tylko, że on o tym nie powie i on się z nim nie pokazuje, ale ja wiem, że to jest on. No ale skąd pani to wie? Powie pani, żeby tak powiedzieć, to może... No trzeba mieć jakieś dowody, albo powiedzmy sobie chociażby jakieś sygnały. Pani, kurwa, on zawsze jak nie widział tego psa, głaskał, kurwa, no prawie się z nim nie lizał, no. To na pewno, no, on jak widział tego psa, to już mu ślina z pyska leciała. Proszę pani, to był mój malutki, taki kochany piesek. Z 5 lat miałam, a taki przyjechał, chuj, i mi go zabrał. Przyjechał pierdolony na tym rowerze swoim koślawym, kurwa mać. Jestem taka zła, no. Bo żeby też, Państwo tak sądzą, żeby tak oskarżyć kogoś bezpodstawnie, proszę tylko pani, dlatego, że... jak bezpodstawnie, jak kurwa on widział tego psa, co się ślinił cały. No mówię pani, no to było coś szalonego. No ja naprawdę próbowałam tego psa za smyć ciągnąć, a ten głupi jeszcze leciał do niego. Nie, to proszę pani, ja jak się zdenerwuję, jak rano pójdę tam do tego księdza, szyby mu powybijam mu okna, ja nie żartuję.